największa agencja płatnicza w Europie. Przez naszą firmę, instytucję przechodzi niemal 30 miliardów złotych. Będzie też przechodziło więcej, ponieważ w planie jest zamknięcie Agencji Rynku Rolnego i przerzucenie 70% zadań do nas. Także te zadania trafią bliżej do rolnika z racji tego, że Agencja Rynku Rolnego nie posiada szczebla powiatowego. My posiadamy szczebel powiatowy, w związku z tym te zadania wszystkich, w większości trafi do powiatów. Proszę Państwa, gdzie ten rolnik będzie miał zdecydowanie łatwiej. To jest zgodnie z zaleceniami nawet Unii Europejskiej. Już w 2013 roku Komisja Europejska stwierdziła, że zaleca w krajach członkowskich jedną agencję płatniczą. Więc tych programów będzie coraz więcej, proszę Państwa. Nie tylko, proszę Państwa, my chcemy jak najszybciej te środki wydać, by tą gospodarkę nakręcać jak najszybciej, bo to co podkreślę, jest to około 30 miliardów złotych wszystkich środków. Te środki muszą jak najszybciej wpływać, jak najszybciej muszą być umowy podpisane, dlatego mam też spotkania z pracownikami. Ale też również chcemy reagować na sytuację na rynku. Proszę sobie wyobrazić, że jako pierwsza, gdyby w tym roku, jeszcze nigdy w życiu agencja tego nie przerabiała, proszę Państwa, my płacimy 70% zaliczek do dopłat obszarów. A na dzieci to jest tak naprawdę z wyobraźni. Tak, jedno.